Kolejna sprawa, druk numer 1352. Skarga na prezydenta miasta Krakowa i miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji i projekt komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, w imieniu komisji rewizyjnej pan Ptaszkiewicz, tak? Bardzo proszę. Skarga na prezydenta. Chyba więcej tam jest skarg. Dwie skargi są. Przy okazji bardzo proszę pana sekretarza o zabezpieczenie referenta punktu dotyczącego ZIS-u. 1352, a potem za chwilę 53. Przepraszam chwileczkę, bo coś nie otwiera mi się ten dokument. To ja proszę, to. Nie, już spróbujemy z innej strony, bo coś internet nie działa. Głośno. Szanowni, panie przewodniczący, szanowni państwo. Komisja rewizyjna skierowała projekt uznający skargę za niezasadną na nieprawidłowość w działaniu pana prezydenta miasta i miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Krakowie w zakresie przedstawionych zarzutów w skardze. Po zapoznaniu się z materiałem, wyjaśnieniami i pana prezydenta, i zakładu wodociągów, informacje, które zostały tam przedstawione, nie wskazują na to, aby uznać skargę za zasadną. W związku z tym komisja rewizyjna przedstawiła projekt Wysokiej Radzie, uznając skargę za niezasadną. Szczegóły państwo macie w wyjaśnieniu. To dotyczyło zarówno operatów geodezyjnych, jak i samego prowadzenia tych prac. To wszystko. Dziękuję. W tej sprawie otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie dyskusji. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosowanie w bloku głosowań.